chyba będzie wszystko ze spraw organizacyjnych, które mi się przedłużyły ze względu na problemy techniczne, więc no nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić Wam Dorotę Filipiuk. Jest to kobieta, której kursy efektywnego uczenia się i robienia notatek i czytania i wielu, wielu więcej robią furorę wśród osób, które chcą zmienić swoje nawyki. I bardzo się cieszę, że w tym bardzo zapełnionym grafiku udało jej się znaleźć chwilę i opowiedzieć nam o 5 powodach, dlaczego mimo nauki nadal nic nie umiemy. Więc oddaję głos. Już się łączę, jeszcze postowałam na Instagramie. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać, czy wy możecie mi jakoś udzielić tej odpowiedzi i czy mnie w ogóle widać na cały ekran, bo niekoniecznie wiem. Ja jestem tak, tam... dobrze panią widać. Jest wszystko okej, tak? Dobra, no to super, fajnie. Cześć kochani, w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że dostałam zaproszenie. Rzeczywiście mam teraz bardzo mocno napięty grafik ze względu na to, że właśnie skończyliśmy 10-dniowe wyzwanie geniusza, gdzie przez 10 dni mówiliśmy na temat tego, w jaki sposób lepiej wykorzystywać swój umysł, więc się bardzo cieszę, że tak dużo osób w ogóle jest zainteresowana tym tematem i dobrze, bo zobaczcie, że tak naprawdę my chcemy działać sobie efektywniej, uczyć się efektywniej, radzić sobie z tymi wyzwaniami, które cały czas przynosi nam obecny czas, no bo rzeczywiście nigdy nie było w tej historii całego świata takiej sytuacji, gdzie mamy tyle wiedzy, tyle wymagań, a z drugiej strony, no wiadomo, czasu dokładnie tyle samo co kiedyś, więc no jedyną tak naprawdę drogą do tego, żeby sobie z tym wszystkim jakoś poradzić, jest to, aby po prostu działać sobie efektywniej. Więc ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, że coraz więcej osób jest tym zainteresowanych, tym bardziej, że zobaczcie, że jak badania pokazują, zresztą ja sama cały czas to widzę na kursach, my zdecydowanie więcej wiemy na temat swoich telefonów, na temat swoich komputerów czy nie wiem, samochodu, niż na temat najważniejszego narzędzia naszej pracy i nauki, jakie mamy, czyli naszego mózgu. Większość osób, kiedy pytam, co wie na temat tego, jak pracuje nasz umysł, kiedy jest najbardziej efektywny, kiedy najmniej, jak się uczyć, jak się przygotowywać do egzaminu, jak planować naukę, jak powtarzać, jak zapamiętywać informacje, naprawdę nie wie na ten temat kompletnie nic, a jeśli coś wie, to bardzo często są to różnego rodzaju mity, czyli na przykład takie typu, no wiesz, ja jestem wzrokowcem, albo ja jestem słuchowcem, a jestem kinestetykiem, więc ja się uczę w taki i w taki sposób, co jest też ogromnym błędem. Ja od razu muszę tutaj ten błąd, wiecie, przekreślić na samym początku, bo teraz zobaczcie, że tak naprawdę, jeśli jesteście osobami widzącymi, to zdecydowana większość bodźców, które odbieracie ze świata, będą to bodźce wzrokowe i to jest zupełnie normalne, że my bardzo dobrze zapamiętujemy różnego rodzaju informacje i że sami wiemy, gdzie to było w książce, co nie oznacza oczywiście, że wiemy, co było i dokładnie nie pomylimy tam różnych rzeczy, które są ważne na przykład na takim egzaminie. Natomiast jeśli sobie dodamy różne inne zmysły, na przykład zmysł słuchu, zmysł dotyku, zmysł węchu, zmysł równowagi i tak dalej, to dzięki temu zdecydowanie lepiej zapamiętujemy informacje, dlatego że też, że ścieżki pamięciowe w mózgu są aktywowane w różny sposób, tak? Więc im więcej tych elementów jest, tym jest ogólnie lepiej do zapamiętywania. Więc jeśli ktoś jest taki, że myśli sobie, że jest słuchowcem, a nie będzie robił na przykład notatek wizualnych, no bo przecież nie potrzebuje, to robi sobie ogromny błąd. I same takie przekonanie o tym, że istnieje coś takiego, jest takim strzelaniem sobie trochę w kolano. Kolejne różne mity, które występują, to jest coś takiego typu na przykład wiele razy powtarzaj, wtedy wiedza automatycznie, magiczny sposób przeniesie się do Twojej głowy. Natomiast no, ja mam zupełnie inne podejście też do tego i to nie jest podejście, które po prostu wynika tylko i wyłącznie z tego, czym ja się zajmuję, ale też z tym, na jakie badania jakby cały czas natrafiam, że przy takich możliwościach naszego mózgu, przy tym jak niesamowicie potrafimy się adaptować do nowego środowiska, jak możemy się szybko uczyć, kucie to jest obelga dla mózgu. I tak jest
niesamowity ten mózg, że on sobie i tak w jakiś sposób z tym radzi, ale normalnie on nigdy tak nie funkcjonuje. Też będziemy sobie o tym dzisiaj mówić. Jest wiele różnych innych sposobów nadal, jakie studenci używają do tego, aby się tutaj efektywnie uczyć. No i właśnie dzisiaj chciałabym Wam o tym powiedzieć, dlaczego są to błędy i też troszeczkę na temat tego, co z tym zrobić, aby po prostu nie strzelać sobie, no tutaj chyba nie powinna powiedzieć, że w kolano, tylko raczej w głowę, więc ja Was bardzo zachęcam do tego, abyście się też zastanowili tak naprawdę szczerze przed sobą, czy Wy przypadkiem takich błędów nie popełniacie, no bo jakby cały czas nauka o mózgu bardzo mocno się rozwija, my coraz więcej wiemy na temat tego wspaniałego narządu, ale nadal jest taki paradoks, że mózg siebie sam do końca zbadać nie może, więc tej wiedzy naprawdę przybywa przez cały czas bardzo, bardzo dużo. I teraz jak to jest z tą nauką? Z jednej strony zobaczcie, że ja siadam, uczę się, powtarzam, idę sobie na jakąś imprezę, poznaję nowych ludzi, no i to się okazuje, że nie zapamiętuję ich imion. Idę sobie do sklepu, okazuje się, że zapominam, co chciałam kupić, albo zapominam w ogóle listy na zakupy, bo nawet nie wiem w sumie, gdzie ją położyłam. Wchodzę sobie gdzieś tam do pokoju, okazuje się, że w ogóle zapomniałam, po co tam przyszłam. No i co? I tak naprawdę uczę się języka często wiele lat i jak ktoś mi przychodzi i mówi, że wiesz co, masz najwspanialszy narząd na świecie, najbardziej rozwiniętą strukturą we wszechświecie i tak naprawdę absolutnie niesamowity narząd do tego, żeby się bardzo szybko i bardzo efektywnie uczyć, to część osób mówi, że jestem jakaś nienormalna albo w ogóle to jest coś takiego jak jakaś bajka o jednorożcu, tak? Słyszałem, widziałem, ale nikt nigdy tego nie widział. Więc zobaczcie, że bardzo dużo błędów my popełniamy i dlatego też nie widzimy efektów. Jestem absolutnie pewna, że każda zdrowa osoba, która nie piła bardzo dużej ilości alkoholu, tak, i na przykład pojechała sobie gdzieś na wakacje, to bardzo dobrze często pamięta te wspomnienia przez nawet często wiele, wiele lat, mimo że nie musiała sobie tego powtarzać, mimo że nie musiała tego jakoś specjalnie zapamiętywać, a mimo wszystko to pamiętamy. To też jest jeden z takich powodów, które ja też pokazuję, że nasza pamięć naprawdę fantastycznie sobie radzi, jeśli jej nie przeszkadzamy, a my często przeszkadzamy. Więc teraz sobie przejdźmy przez kilka takich elementów, które bardzo często się pojawiają. Oczywiście to nie są wszystkie, tak? Ja tutaj pisałam, że to będzie 5 elementów, ale coś czuję, że i tak Wam powiem więcej, natomiast oczywiście to nie jest wyczerpana pula, na temat tego, co my robimy, że mimo tego, że siedzę i się uczę, na przykład do egzaminu, to nadal wcale nie zapamiętuję. Nadal ten cudowny, wspaniały mózg nie współpracuje ze mną tak, jak bym chciała. Więc pierwsza bardzo ważna rzecz, którą musicie wiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje nasz umysł, to jest to, że on jest troszeczkę takim egoistą. Jego interesuje tylko i wyłącznie to, co w jakiś sposób może mu się przydać do przetrwania, co w jakiś sposób uratuje go w jakiejś opresji. Więc teraz zobaczcie, że my często, jeśli sobie na przykład uczymy się czegokolwiek i w żaden sposób się to do nas nie odnosi, mało tego jesteśmy znudzeni i zniechęceni, to emocje, które my też odczuwamy, też neuroprzekaźniki, które się w tym momencie wydzielają, wpływają na to, że te informacje po prostu nie są zapamiętywane. Teraz dlaczego? Zobaczcie, jak to jest. Gdybym miała Wam teraz opowiadać o jakiejś dziwnej afrykańskiej chorobie, to najprawdopodobniej nie bylibyście zainteresowani. Ale gdybyśmy na przykład za tydzień mieli lecieć do Afryki i wiedzielibyście, że tam właśnie teraz szaleje ta choroba, to jestem pewna, że bez najmniejszego problemu, nawet bez zapisywania, moglibyście z dosyć dużą łatwością, jeśli przekazałabym tą wiedzę w odpowiedni sposób, zapamiętać i symptomy, i nawet sposoby leczenia, nazwę tej choroby itd., itd. Dlaczego? Dlatego, że w jakiś sposób byłoby to dla nas ważne, że ten mózg egoistyczny tak podszedłby do takiego w ten sposób, że on chciałby to jak najbardziej zapamiętać, bo bardzo dobre nastawienie mielibyście też do tej wiedzy. Więc to, co jest bardzo złym nawykiem większości studentów, to jest to, że my mamy bardzo złe nastawienie do nauki. My ją kojarzymy tylko i wyłącznie z tym, aby zdawać egzaminy, aby usiąść do czegoś, to jest męczące, nużące, bardzo dużo przekonań sobie tu leży. I teraz oczywiście ja już prowadziłam tyle szkoleń, że sobie słyszę to, że oczywiście, ale to jest przecież beznadziejne, ja tego nauczyciela nienawidzę. W ogóle o czym ty mówisz, tak? Mamy takie beznadziejne egzaminy, to jest w ogóle do niczego mi się w życiu nie przyda i tak dalej. Oczywiście, wy możecie się boksować z rzeczywistością, możecie krzyczeć, tupać i tak dalej, ale coś wam powiem.
to nic nie daje. Tak? Więc to, co możecie zrobić, to rzeczywiście zastanowić się nad swoimi przekonaniami. Bo jeśli te przekonania są bardzo złe dotyczące nauki, oczywiście, to jest na podstawie waszych doświadczeń, to jest na podstawie waszych często beznadziejnych nauczycieli, to jest często na podstawie tego, jakich macie rodziców i jakie są ich wymagania. Więc to jest bardzo dużo różnych rzeczy, ale suma summarum, odpowiedzialność za to, jak wy się będziecie uczyli, leży na was. I tak naprawdę na was leży to, jak wy będziecie się rozwijali później w ciągu życia. Wierzcie mi, że te egzaminy i te wszystkie rzeczy, które są teraz przed wami, są tak bardzo mało ważne w porównaniu do tego, jak będziecie się uczyli po swoich studiach, bo jakby to wam daje możliwość być ekspertem w swojej dziedzinie, to wam daje możliwość świetnego zarabiania, to wam daje możliwość rozwijania się w różnych aspektach życia, zdobywania różnych umiejętności, kompetencji, chociażby, nie wiem, umiejętność zarządzania sobą w czasie. To jest, wiecie, to jest ogrom różnych rzeczy, które pomagają nam w tym, aby w ogóle dobrze sobie w życiu radzić, tak? Więc warto się zastanowić nad tym nastawieniem, przepracować sobie to też mocno i zastanowić się, jak niesamowicie ma ono wpływ. I teraz wracając do tego, co tam się może pojawić tam w waszej głowie, właśnie na temat tego beznadziejnego nauczyciela, okropnych książek, nieciekawych rzeczy i tak dalej. Znowu, my możemy znowu bić się, tak, i sobie mówić, że mamy beznadziejnego nauczyciela, natomiast w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, kiedy wy macie dostęp do wszystkiego za pomocą myszki, gdzie za parę kliknięć możecie otrzymywać najlepszą wiedzę, jaką sobie tylko chcecie, podaną w najciekawszy, najlepszy sposób dla was, to jest to po prostu najgorsza i najgłupsza wymówka, jaką można sobie tylko dać. My nie żyjemy w średniowieczu, gdzie była jedna książka na po prostu całe miasto, tylko my żyjemy teraz w takim cudownym świecie, że wy, jeśli macie beznadziejnego nauczyciela, beznadziejne podręczniki, czy cokolwiek innego wam nie pasuje, to wy jesteście w stanie znaleźć fajny, efektywny sposób na to, aby się tego nauczyć. Jedna rzecz to są techniki nauki, których ja uczę. Druga rzecz to jest w ogóle bardzo efektywny sposób w ogóle przyswajania tej wiedzy, bo po prostu ona nas bardziej ciekawi. Czyli to mogą być różnego rodzaju filmy, to mogą być różnego rodzaju serie filmów, które sobie znajdziecie gdzieś na przykład na internecie, ale to jest wiele blogów, książek, podręczników czy różnych innych rzeczy, które mogą być naprawdę fascynujące. Znajdźcie sobie pasjonata w danej dziedzinie, a on was będzie zarażał niemalże tą wiedzą. Zobaczcie, ja na przykład nienawidziłam historii, ale dzisiaj są takie kanały na YouTubie, które tak przedstawiają historię, że jest to absolutnie fenomenalne, jest to dla mnie ciekawe, fantastyczne i dzięki temu też jestem w stanie łatwiej zapamiętywać. Więc pierwsza rzecz, tak, to jest złe nastawienie. To wy bierzecie odpowiedzialność za siebie. Nikt, kto napisał głupi podręcznik czy beznadziejnie prowadzi wykłady, nie jest odpowiedzialny za to, że ty masz po prostu być takim malkotentem, który do końca życia będzie źle nastawiony do nauki, bo źle mu się trafiło. Nie, to ty tak naprawdę masz się zastanowić, że bez tego nastawienia ty tak naprawdę nie jesteś w stanie zapamiętywać informacji, bo mózg musi czuć motywację do tego, że informacja, której się uczysz, jest w jakiś sposób ważna i ty te znaczenie możesz nadać. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Tak? Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, jak my też funkcjonujemy, jeśli chodzi o to, w jaki sposób mózg pracuje. Więc teraz, no, ja tutaj nie widzę czatu, ale bardzo mnie ciekawi, czy w tym momencie słuchacie tylko mnie, czy sprawdzacie sobie też, co się dzieje na telefonie? A może teraz oznaczacie mnie na Instagramie? A może na przykład sprawdzacie sobie inne zakładki, które macie na komputerze? A może malujecie sobie paznokcie, pracujecie, robicie cokolwiek innego? Więc teraz zobaczcie, że my żyjemy obecnie w takich czasach, gdzie tych bodźców jest całe mnóstwo. I to, co jest bardzo ważną informacją, jeśli chodzi o funkcjonowanie umysłu, to jest to, że nie mówimy dzisiaj o tym, że uwaga jest podzielna. I my sobie możemy mówić, tak, mam uwagę podzielną, mogę sobie robić kilka rzeczy i na tym samym poziomie jest poziom wykonania wszystkiego. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Mówimy, że oczywiście w pewnym spektrum uwagi mieści się te kilka elementów, ale jeśli na przykład słuchacie mnie, a przy okazji robicie coś zupełnie innego, czyli na przykład odpisujecie sobie na SMS-a, to jest to absolutnie niemożliwe, abyście z takim samym, stuprocentowym skupieniem poświęcili swoją koncentrację na kilka rzeczy jednocześnie. Nie jest to możliwe. Wy przerzucicie uwagę, ale nic poza tym. Teraz dlaczego ja o tym mówię? Bo teraz tak, bez koncentracji uwagi pełnej, stuprocentowej, nie ma mowy o tym, abyśmy coś w pełni zrozumieli.
abyśmy to potrafili obrobić, abyśmy to mogli tak głębiej, wiecie, przetworzyć. Nie ma takiej możliwości. I teraz bez tego przetworzenia, bez tego zrozumienia prawdziwego, nie ma możliwości o tym, abyśmy zapamiętywali informacje. Po prostu nie ma. Więc teraz zobaczcie, jak to jest ważne. Jeśli ty chcesz się uczyć do egzaminu, albo jesteś gdziekolwiek indziej, nawet na jakimś takim wykładzie, a w międzyczasie robisz sobie różne inne rzeczy, albo na przykład uczysz się do egzaminu i masz tak, tutaj telefon sobie leży, tam sobie gra radio, gdzieś masz włączony na przykład telewizor, tam sobie, nie wiem, psa głaszczesz i z nim rozmawiasz, tutaj jeszcze ktoś coś do ciebie mówi i dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy, to po prostu tracisz swój czas. Dlaczego? Bo wszystko to, co ty teraz robisz, jest bardzo mocno wydłużone. Multitasking, czyli robienie tych kilku rzeczy jednocześnie, po pierwsze bardzo mocno wpływa na nasze zmęczenie. Czyli gdybyś się skupił przez 20 minut, a później robił sobie coś innego, będziesz dużo mniej zmęczony, jeśli pracujesz sobie, nie wiem, więcej nawet czasu, czy nawet krócej, ale robisz wiele różnych rzeczy. O 50% wzrasta możliwość tego, że popełnisz błąd. Czyli zobacz, że na przykład jeśli wypełniasz jakieś rzeczy, piszesz jakiś raport, zajmujesz się, nie wiem, pisaniem czy jakiejś pracy, to bardzo mocno wzrasta to, że popełnisz jakieś błędy. Kolejna rzecz, nawet o 50% wydłużasz czas wykonania danego zadania, szczególnie jeśli piszecie na przykład sobie jakąś pracę. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że nawet 23 minuty musimy znowu poświęcić dodatkowo, jeśli ktoś nas wyrwie z toku takiego myślenia kreatywnego. Czyli na przykład wy sobie już coś ułożyliście, pomyśleliście, chcecie to sobie zapisać, no i nagle dzwoni telefon, albo ktoś wchodzi do pokoju, zadaje wam jakieś pytanie i teraz co się okazuje? Badania pokazują, że żeby wrócić z powrotem do tego toku myślenia, żeby znowu to ułożyć w ten sposób, często mamy stratę aż 23 minut. To jest bardzo dużo. Tym bardziej, że większość ludzi non-stop tak funkcjonuje. Więc w takich pracach kreatywnych bardzo mocno obniża to tą efektywność. Więc zobaczcie, że my często będziemy sobie mówili, że o Boże, siedziałam kilka godzin nad tą nauką, tak? I to było takie nieefektywne, bo ja nic nie pamiętam, mam beznadziejny mózg, beznadziejną pamięć i tak dalej. A tak naprawdę w tym samym czasie chcieliście robić po prostu dużo różnych rzeczy, a część osób w ogóle ogląda seriale i myśli sobie, że jak będzie siedział nad otwartą książką, to na pewno w jakiś magiczny sposób wiedza dojdzie do głowy. Nie, absolutnie nie. Zdecydowanie lepiej jest, kiedy pracujecie sobie na przykład 45 minut, efektywnie jesteście, nie wiem, w ciszy, macie, nie wiem, dosyć mocno oczyszczone biurko, wyłączoną muzykę, chyba że jest to muzyka instrumentalna i to też nie zawsze, lepsza ta z wyższym tempem też i skupiacie się na tym, a później robicie sobie przerwę, 15, nie wiem, 20 minut maksymalnie i ta przerwa też, to jest trzeci punkt, powinna być inna niż to, co robicie normalnie. Czyli jeśli na przykład czytaliście przez te 45 minut, to w trakcie przerwy zajmiecie się czymś innym. Pójdźcie na spacer, pozmywajcie naczynia, weźcie prysznic, wynieście śmieci, nie wiem, pójdźcie porozmawiać z kimś przez telefon, wyglądajcie sobie przez okno, w ogóle takie kąpiele w zieleni świetnie wpływają na poziom kreatywności, bardzo mocno obniżają poziom stresu, pomagają nam w koncentracji uwagi, więc to jest naprawdę udowodnione, że patrzenie na zieleń, ale właśnie taką prawdziwą, nie na zdjęciu, naprawdę bardzo mocno nam w tym pomaga i rzeczywiście ułatwia nam później koncentrację z powrotem, więc robicie sobie coś innego. I to jest dużo lepsze niż właśnie opowiadanie o tym, ile wy godzin się uczyliście do czegoś. Naprawdę, kiedy to słyszę, to zawsze po prostu wiem, że to jest niemożliwe, aby skupić się dłużej niż te półtorej godziny. To jest po prostu niemożliwe, więc jest to po prostu stratą czasu, tak? I jesteście bardzo nieefektywni i jesteście bardziej zmęczeni i jeszcze do tego wszystkiego macie tego wszystkiego dosyć, tak? Więc zobaczcie, mamy złe nastawienie, mamy brak koncentracji uwagi, no i właśnie kolejna rzecz to jest nieprzetwarzanie informacji, trzeci punkt. Co to znaczy nieprzetwarzanie informacji? To znaczy coś takiego, że bardzo dużo osób myśli sobie, że jak po prostu sobie czyta, tak, oswajając oczy z tekstem, jak ja to często mówię, bez takiego zagłębiania się w to, bez zadawania pytań, bez zastanawiania się, dlaczego to jest potrzebne, albo dlaczego to jest ciekawe, a dlaczego ja się z tym nie zgadzam, a jak to można wykorzystać w praktyce, a co z tym można zrobić, bez jakiegoś głębszego w ogóle wejścia w to, to bardzo często my po prostu tego nie pamiętamy. Teraz dlaczego? Bo znowu musicie sobie wyobrazić to, jak mózg zapisuje informacje, które my przetwarzamy. Zawsze zasada jest jedna. Wszystkie informacje, które zdobywacie
w miarę z czasu, tak, to są zawsze informacje, które muszą wpleść się w te informacje, które już macie, tak? Czyli wyobraźcie sobie po prostu sieć komórek nerwowych, no i teraz na tych komórkach, tak, mamy bazowanie tych informacji. Więc zawsze, kiedy macie jakąś nową informację, ona musi się w tą sieć wpleść. Nie ma innego wyboru. Ona nie wisi sobie gdzieś tam w jakiejś części mózgu sama, tylko ona zawsze musi się połączyć z czymś, co już jest w jakiś sposób znane. Tylko wtedy jesteśmy w stanie sobie coś przypomnieć, tylko wtedy jesteśmy sobie w stanie powiązać jakąś informację z jakąś inną, tylko wtedy jesteśmy w stanie sobie nabudowywać wiedzę, którą mamy obecnie. Nie ma innej możliwości. Więc teraz, jeśli znowu nie przetwarzacie informacji, tak, patrzysz, ale nie widzisz, czytasz, ale sobie nie wyobrażasz, tak, nic z tym więcej nie robisz, nie szukasz przykładów, bo przelecisz to sobie po prostu, to nie pamiętasz. I to jest zupełnie normalne, bo teraz zobaczcie, że to jest trochę też powiązane z tym, co Wam powiedziałam na początku, tak, że my w jakiś sposób musimy znaleźć znaczenie tej informacji. Ja wiem, że to się może wydawać jakieś bardzo trudne, ale tak nie jest. Tak naprawdę wszystkie techniki nauki, których też ja uczę, chociażby w Akademii Geniusza, o której Wam później już powiem, to są techniki, które właśnie bazują na tym, aby informacja, nawet w jakiś sposób nudna, nie wiem, z fizyki, chemii, prawa, biologii, tam nie wiem, co tam sobie studiujecie, tak, była po prostu przetworzona tak, żebyście wy byli w stanie ją później wyciągnąć. Bo my mamy z tym problem, tak, że ja zapisuję informacje, ale później często nie mogę sobie do nich dotrzeć. I to jest bardzo ważna rzecz, tak? Więc mamy, zobaczcie, bardzo złe nastawienie, brak koncentracji uwagi, nieprzetwarzanie informacji, tak? Przelatywanie sobie, udawanie, że po prostu się teraz super efektywnie uczycie przez to, że sobie oglądacie swoje notatki czy na przykład jakieś podręczniki. No tak to nie wygląda, tak? Takie zapamiętywanie informacji kompletnie nic nie daje, bo mózg nie dostaje żadnej informacji, że to jest szczególnie ważne. Porównajcie sobie to do czegoś takiego. Jeśli wy w ten sposób sobie to zapamiętujecie, czyli po prostu sobie coś tam czytam i nic poza tym się z tym nie dzieje, to jest dokładnie tak samo, jakbyście chodzili sobie po sklepach i patrzyli sobie na witryny sklepowe, patrzyli sobie na ubrania, na ceny, na różne jakieś inne rzeczy, ale to, co jest bardzo ważne, to nie są rzeczy, które was interesują. Czyli wyobraźmy sobie, że nie wiem, idzie facet, ogląda rzeczy dla kobiet, nie ma dziewczyny, nie szuka prezentu, w ogóle nic go nie interesuje, po prostu chodzi i patrzy, nic poza tym. Nie ma to dla niego żadnego w ogóle znaczenia. To jest mniej więcej coś takiego, tak? Więc no nie dziwmy się, że my tego po prostu nie zapamiętujemy. Mózg, i wierzcie mi, naprawdę, są takie zaburzenia jak hiperamnezja, że zapamiętuje się dosłownie wszystko, ale one absolutnie nie ułatwiają życia, wręcz odwrotnie. Dlatego mózg musi dostać impuls, że coś jest ważniejsze niż na przykład zapamiętywanie cen na witrynach sklepowych. To jest właśnie, myślę, że ten case. Okej, co jest jeszcze bardzo ważnego? Kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo częsta, numer 4, to jest brak w ogóle brania pod uwagę, że nasz mózg to jest najważniejsze narzędzie naszej pracy, o które trzeba dbać. Więc ja Was bardzo zachęcam do tego, abyście dbali o swój mózg. Co to oznacza? To oznacza, że to są jakieś takie podstawowe informacje, które tak naprawdę każdy z nas powinien wiedzieć. To jest znowu katastrofa systemu edukacji, że my się tego nie uczymy, chociażby na biologii. Które mówią na przykład o tym, że jeśli nie śpisz w nocy przynajmniej 7 godzin minimum, to informacje, które zapamiętujesz w ciągu dnia, nie mają szansy zapisania. Po prostu jest to niemożliwe. Teraz dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, mamy pamięć krótkotrwałą, która pomaga nam w tym, że jeśli na przykład jesteśmy sobie na tym spotkaniu dzisiaj, to informacje trafiają do naszego hipokampu. Hipokamp to jest piękna struktura, trochę wygląda jak konik morski, jest mniej więcej usytuowana po środku naszego mózgu i teraz tam wszelkiego rodzaju informacje, które my sobie zapamiętujemy, trafiają. Ale żeby one przeszły sobie do pamięci długotrwałej, to kiedy idziecie spać, hipokamp zaczyna prezentować informacje tutaj naszej korze przedczołowej, która jest między innymi odpowiedzialna za przechowywanie takich informacji, za myślenie logiczne. Tak więc zobaczcie, że ta kora jest w ogóle wyłączona w trakcie nocy, dlatego mamy takie szalone sny, ale ona sobie i tak bardzo efektywnie tutaj działa, dlatego że jakby ten hipokamp prezentuje te informacje. I teraz, jeśli tego snu nie ma, to nie ma możliwości, abyśmy to zapamiętywali. Jeśli tego snu jest za mało, to wszystkie informacje nie zdołają być zaprezentowane. Pamiętajcie, że sen to jest czas
absolutnie niesamowitej efektywności, jeśli chodzi o nasz mózg, nasz organizm. Tam się dzieje tysiące różnych procesów, o których moglibyśmy sobie robić teraz kilka webinarów. Natomiast chcę Wam zaznaczyć jakby to. Nie ma możliwości, że będziesz sobie efektywnie działał, że będziesz mieć wysoką koncentrację uwagi, że będziesz mieć kreatywny umysł, że będziesz świetnie zapamiętywać i mieć dobry humor, a także dobrą uwagę, jeśli nie śpisz. Więc to, co jest absolutną głupotą, to jest to, że studenci w sesji uważają, że zarywanie nocy to jest coś, z czym warto się chwalić. A tymczasem świadczy tylko i wyłącznie o braku wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje najważniejszy narząd, jaki macie. Więc to, co ja Wam bardzo zarekomenduję, to jest to, aby jak najwięcej spać. Tak naprawdę idealna sytuacja, w idealnym świecie to byłoby tak. Uczycie się, macie jakiś moduł, idziecie sobie na drzemkę na 23 minuty, tak? Wstajecie, znowu uczycie się kolejnej porcji wiedzy, znowu się kładziecie. To w ogóle byłby świat idealny, bo każda ta informacja mogłaby wtedy jeszcze dodatkowo zostać wzmocniona właśnie snem. Więc niedbanie o to rzeczywiście później ma bardzo głębokie konsekwencje. Jeśli ktoś mi powie, że on zarwał noc i coś pamięta następnego dnia na egzaminie, to tylko i wyłącznie dlatego, że bazuje na pamięci krótkotrwałej, właśnie na takiej zasadzie, że nie położyłam się jeszcze spać i jeszcze to w hipokampie sobie gdzieś tam buzuje, tak? Ale i tak bardzo często ciężko nam jest to wyciągnąć właśnie na tym egzaminie. Dlatego sen, dlatego nie picie różnego rodzaju słodkich napojów, które nas bardzo mocno usypiają, które wcale nie pomagają nam w tym, abyśmy tutaj byli bardzo efektywni. Picie kawy po nocach, przynajmniej, 6 godzin przed snem to jest absolutny maks, kiedy możecie wypić kawę, po to, aby znowu jakość tego snu była jak najlepsza. Ale to jest też wiele różnych innych elementów, takich jak na przykład ruch, dotlenienie się. Możecie sobie chodzić po pokoju, kiedy się uczycie. Możecie sobie pić wodę, możecie sobie bardzo mocno przewietrzyć swój pokój. Dlaczego? Bo to wszystko wpływa na to, jak w ogóle wasz mózg jest odżywiany. Nie ma mowy o tym, że wy będziecie, wiecie, super efektywni, super skoncentrowani, jeśli ten mózg nie będzie miał podstawowych warunków do tego, aby sobie po prostu pracować. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. O tym śnie mogłabym mówić i mówić i mówić, natomiast naprawdę pamiętajcie o tym, że warto jest zadbać o tą jakość tego snu. Jeśli Was to interesuje, zapraszam na mój Instagram, zapraszam na mój YouTube, na mojego bloga, tam jest naprawdę dużo informacji na ten temat. Ja będę nagrywała w ogóle dodatkowe filmy teraz też właśnie o tym. Także dbajcie o to, tak? Pijcie cały czas sobie wodę, ja właśnie teraz też to zrobię. Popijajcie sobie, ona cały czas powinna być na biurku. To jest bardzo ważne, abyśmy sobie, tak jak w trakcie ćwiczeń fizycznych, tak i tutaj, zadbali właśnie o to, abyśmy sobie właśnie cały czas nawadniali nasz organizm i dzięki temu też zupełnie inaczej pracujemy. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz o tym śnie. Jeśli my mamy zarwane noce, to nie można tutaj mówić o pełnej koncentracji uwagi w ciągu dnia. To jest po prostu niemożliwe. Nie tylko, że jesteśmy podirytowani, bo to też wpływa na emocje, nie tylko, że jemy więcej, to właśnie też bardzo często, kiedy fazy REM jest za mało, to mózg urządza nam w trakcie normalnego dnia tak zwane mikrosny, czyli my po prostu siedząc sobie nagle zaczynamy sobie odlatywać i to powoduje, że rzeczywiście bardzo mocno spada nam koncentracja, a przez to też zapamiętanie informacji, więc naprawdę wierzcie mi, to jest bardzo, bardzo ważny czynnik. Co jeszcze? Nie robicie sobie przerw, to już też trochę wspominałam o tym, czyli właśnie nauka przez 4-5 godzin i wiara w to, coś tam się wydarzyło. I wiara w to, że to będzie po prostu super efektywne i świetne. Natomiast absolutnie tak nie jest, tak? Jeśli chcecie sobie działać właśnie efektywnie pod takim względem, że macie wysoką koncentrację, lepiej zapamiętujecie, macie więcej w ogóle chęci do tej nauki, ona Wam się dobrze kojarzy, to te przerwy powinny występować. Różnie sobie to warto ustalać. Ja zawsze zachęcam do tego, że mniej więcej jest to 45 minut, ale oczywiście może być tak, że na przykład macie jakąś pracę kreatywną, jesteście zagłębieni w proces jakiś właśnie kreatywny, czy ustosujecie na przykład efektywne techniki nauki, wówczas często to można wydłużyć, bo jest to po prostu na tyle atrakcyjne dla naszego mózgu, że jakby tą koncentrację może utrzymać trochę dłużej. To, co jest też bardzo ważne, to jest to, że nie stosujemy żadnych technik nauki. Teraz, co to są te techniki nauki? Techniki nauki są to techniki, które zostały zbadane na takiej zasadzie, że my widzimy, co mózg lepiej zapamiętuje, a co gorzej. Zobaczcie, że to są
dziesiątki psychologów, tak, którzy pracują sobie nad tym, żeby poznać, jak mózg przetwarza informacje. Dlaczego na przykład wypad ze znajomymi nad morze pamięta świetnie, a te rzeczy, które się uczyliśmy wczoraj do egzaminu, już nie? Dlaczego dziecko potrafi się łatwo uczyć języków, mimo że do drugiego roku życia ma amnezję dziecięcą, bo jego mózg jest tak bardzo nierozwinięty, że struktury odpowiedzialne za zapamiętywanie nie są w stanie zapamiętać informacji, a mimo wszystko uczy się języka, a my uczymy się często wiele, wiele lat i nic. Tak? Jak to jest możliwe, że są osoby, które potrafią bardzo szybko czytać po specjalnym treningu, a są takie osoby, które po prostu non-stop sobie z tym nie radzą. I na to wszystko my mamy odpowiedzi. My wiemy, jak zapamiętywać. My wiemy, co mózg lubi, a czego nie lubi, jakie robimy błędy, a jakich nie robimy. Więc zobaczcie, że brak stosowania technik nauki jest swego rodzaju utrudnianiem mu pracy, bo po pierwsze robimy często bardzo dużo błędów, a po drugie kompletnie nie wiemy, jak wykorzystywać to, w jaki sposób on funkcjonuje. I to jest bardzo ważna rzecz, bo zobaczcie, jak wiele osób nie ma pojęcia o tym, już to powiedziałam na samym początku, jak się uczymy, jak ten mózg funkcjonuje, a z drugiej strony my staramy się trochę intuicyjnie coś sobie robić, czyli na przykład obwieszamy sobie pokój w takich karteczkach i myślimy sobie, okej, to jeśli ja sobie zapiszę tam najważniejsze informacje, po prostu definicje i sobie poobklejam wszędzie ściany, to na pewno one w jakiś magiczny sposób zapiszą się w moim mózgu. No nie, mózg tak nie działa. To nie jest tak, że jeśli ja będę w ten sposób zapamiętywała informacje, to nagle, nie wiem, czy to będą słówka z języka obcego, czy jakieś definicje, czy inne rzeczy, one się tam zapiszą. Nie, tak nie będzie. Są natomiast techniki takie, które nam rzeczywiście w tym pomagają. Mogą być to mapy myśli, ale odpowiednie, bo znowu, tak, ja nie wiem ile. No myślę, że już kilka tysięcy osób nauczyłam tego, w jaki sposób robić mapy myśli. I kiedy pracowałam sobie też na takich szkoleniach na żywo, to cały czas widziałam, że ludzie często przychodzili do mnie i mówili, że oni wiedzą, w jaki sposób to robić, ale robili to źle. Co to oznacza? Jeśli robisz źle mapę myśli, to znaczy, że nie masz z tego takiej przyjemności, to znaczy, że mapa myśli zajmuje ci bardzo dużo czasu, to znaczy, że wcale tak dobrze z niej nie zapamiętujesz, że w jakiś sposób ona sprawia ci trudność. Jeśli coś z tego się pojawia, to najprawdopodobniej mapa myśli nie jest wykonana odpowiednio, tak? Więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, różnego rodzaju techniki pozwalające zapamiętywać informacje, tak zwane mnemotechniki. I znowu, czy radzę uczyć się tego po prostu tak ad hoc, typu na jednym blogu jakaś technika, na drugim, na trzecim i tak dalej? No nie. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, aby mieć pewien, wiecie, pewien zakres od krok po kroku, tak? To tak samo jakbyście sobie wyobrazili, że chcecie sobie schudnąć, no i teraz tak, na jednym blogu dietetycznym macie jakąś poradę, na drugim macie jedną potrawę, na trzecim macie kolejną, następnym macie jakieś ćwiczenie i tak dalej, wy sobie to wszystko poskładacie. No nie, to bardzo często nie zadziała, często wam nawet zrobi krzywdę. Więc to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby uczyć się tego trochę tak procesowo i dzięki temu naprawdę będziecie mieli świetne efekty. Techniki pomagają zapamiętywaniu praktycznie wszystkiego. Języków obcych, imion, list zakupów, kodów, pinów, numerów telefonów, dat, rzeczy, które musicie zapamiętać, jakąś kolejności, definicji, przeróżnych innych rzeczy, więc naprawdę warto się tego nauczyć. Kolejna rzecz, efektywne, szybkie czytanie, więc zobaczcie, mamy notowanie, zapamiętywanie i czytanie. Znowu jest bardzo wiele rzeczy, które możecie sobie robić efektywnie, jeśli chodzi o to czytanie, czyli na przykład jedną z tych rzeczy to jest to, aby sobie stosować wskaźnik, ale znowu, jeśli ty sobie weźmiesz wskaźnik i zaczniesz sobie nim machać po kartce i powiesz, że to jest głupie i beznadziejne, to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie masz treningu pracy ze wskaźnikiem, tak? Ogólnie efekt jest bardzo duży, często już dużo, dużo szybciej czytamy, ale oczywiście to nie jest wszystko, tak? Są treningi na poszerzanie pola widzenia, na zniszczenie naszego wewnętrznego lektora, na to, aby też efektywniej czytać, lepiej pracować z tekstem, więc jest, zobaczcie, wiele różnych technik, które nam w tym pomagają. A my często stosujemy rzeczy, które w jakiś sposób intuicyjnie mogą nam się wydawać dobre, czyli na przykład te karteczki, ale tak naprawdę poza tym, że zabierają nam mnóstwo czasu, nie dają kompletnie nic. Także już tak patrzę, która jest godzina. Ja dosyć szybko mówię, ale też żeby utrzymać Waszą uwagę, bo nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jak ktoś wolno mówi, to ja momentalnie się wyłączam. Więc mam nadzieję, że też
kilka tych punktów gdzieś się tutaj u Was też pojawiło, że też już będziecie wiedzieli, że to niekoniecznie jest dobre. Więc jakby podsumowując sobie, grzech numer jeden, złe nastawienie, przepracuj to sobie. Zastanów się, co tak naprawdę, jakie korzyści możesz mieć z nauki. Wybierz sobie coś, w czym chcesz być ekspertem, w czym chcesz dobrze zarabiać. Szukaj sobie sposobów na to, aby uczyć się tego efektywnie. Jedna rzecz to techniki, ale druga rzecz to jest taka, aby szukać sobie pasjonatów, mentorów, dobre źródła wiedzy, ciekawe źródła wiedzy. Twoje nastawienie powinno się zmieniać, jeśli zaczniesz obserwować postępy, jeśli będziesz widzieć, że coś jest fascynujące i świetne. Nawet najgorsi uczniowie mogą mieć rewelacyjne efekty w przyszłości, tylko dzięki temu, że trafią sobie na dobrych nauczycieli. Naprawdę bardzo Wam tego polecam. To, że masz dzisiaj problemy z nauką, to nie oznacza, że po prostu masz gorszą pamięć, gorszy mózg. Ja trochę to porównuję do takiej metafory pola. Wyobraźcie sobie, że mamy super żyzne pole, naprawdę rewelacyjne i to jest jakby nasz mózg, tak? No i teraz każdy inaczej te pole uprawia. Jedna osoba będzie uprawiała je grabiami, będzie wychodziła, męczyła się przy tym strasznie, będzie jej to zajmowało bardzo dużo czasu, będzie po prostu upocona, zmęczona i w ogóle wszystko co najgorsze, tak? No i co? I plony nadal słabe, bardzo słabe. A inna osoba będzie miała super pług, będzie sobie siedziała super, nie wiem, traktorze w środku klimatyzowanym z muzyczką, będzie miała z tego przyjemność, zrobi sobie to szybko, a efekty rewelacyjne. Dokładnie tak samo patrzę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób my przetwarzamy informacje. Są takie osoby, które stosują bardzo złe narzędzia, a są takie, które robią to w bardzo dobry sposób i to dlatego mają efekty. Więc twoje nastawienie powinno się też zmienić, uświadamiając sobie, że tak naprawdę potencjał twojego mózgu jest niesamowity, ale narzędzia, które używasz, są po prostu złe. Czyli jeśli ty się uczysz języka i widzisz, że nie masz efektów, to nie dlatego, że nie masz predyspozycji, to nie dlatego, że nie masz talentu, to dlatego, że narzędzia, które używasz, są złe i nie dają efektów. Druga rzecz, nie koncentrujesz się, nie skupiasz się. Więc to, nad czym powinniście pracować, to jest na tym, aby zadbać o uwagę egzogenną i endogenną. Endogenna to jest taka, że na przykład teraz wy decydujecie się na to, żeby na przykład nie słuchać. Stwierdziliście, że okej, sprawdźmy to, tak? I koncentrujecie się na tym, co mówię. Egzogenna to taka, że jeśli ktoś wejdzie teraz do pokoju albo na przykład zadzwoni na wasz telefon i nagle on sobie zacznie wibrować, to wy zwrócicie sobie na to uwagę. I teraz co my możemy zrobić? Endogenną możemy sobie ćwiczyć dzięki dobrym technikom nauki, dzięki temu, że wiecie, jak przetwarzać dobrze informacje. Natomiast i na tym, że uczycie się na przykład tego, żeby nie przełączać się co chwilę na coś innego, a egzogenną, między innymi przez to, że wyłączacie sobie powiadomienia wszystkie, wyłączacie sobie wszystkie niezbędne okna w waszej przeglądarce, nie wiem, wyciszacie sobie pokój, nie włączacie rzeczy, które was mogą dekoncentrować. Jeśli siedzicie naprzeciwko okna i cały czas dekoncentruje was coś tam, przestawcie sobie inaczej biurko, tak? Więc więcej na ten temat, ja też mówiłam w filmie na temat koncentracji uwagi, znajdziecie go na moim YouTubie, więc jeśli macie ochotę, wpiszcie sobie Dorota Filipiuk, tam jest w ogóle cała playlista na temat efektywnej nauki, więc zapraszam, żebyście sobie tam zajrzeli. Kolejna rzecz, nieprzetwarzanie informacji. Więc jeśli ty sobie po prostu tylko siedzisz, patrzysz na notatki, skrypt czy na cokolwiek innego, to naprawdę szkoda twojego czasu. Dużo lepiej, jeśli będziesz zadawać sobie pytania. Dlaczego to jest ciekawe? Co można z tym zrobić? Jak bym to wykorzystał w praktyce? A gdybym chciał tym, na przykład, nie wiem, wykorzystać to biznesowo, to co bym z tym zrobił? A gdybym miał to narysować? A gdybym miał podać przykład? A gdybym miał temu zaprzeczyć? Wiecie, lepiej tą informację w jakiś sposób połączyć z tym, co już macie. Dorysować głupiego mema, skojarzyć sobie to seksualnie, zrobić z tego żart, cokolwiek z tym zrobić, aby w jakiś sposób wrzucić to w siatkę skojarzeń, niż po prostu sobie na to popatrzeć. Tak? Wszelkiego rodzaju notatki wizualne będą tutaj bardzo mile widziane. Kolejna rzecz, przygotowanie się, czyli miejcie tą wodę, pijcie sobie tą wodę, wyśpijcie się porządnie, dbajcie o jakość snu, nie tylko jego ilość, ale też jakość, to jest kolejna bardzo ważna rzecz. Starajcie się tak, żeby często wychodzić na spacery, wychodzić w ogóle bardzo mocno, pracować nad tym, żebyśmy się dużo ruszali, bo to też ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Bardzo dobrym sposobem jest to, żeby zaczynać od ćwiczeń rano, bo one też bardzo fajnie pomagają w tym, aby mózg był odpowiednio ukrwiony. Kolejna rzecz, robienie sobie przerw.
pracę nad tym, żebyśmy właśnie też się w jakiś sposób nie przemęczali, brali pod uwagę, jak funkcjonuje nasz umysł. No i kolejna rzecz, korzystanie z tych mądrych, dobrych technik nauki, które no nie są właśnie wszelkimi mitami intuicyjnymi, tak, przeczuciami, tylko właśnie czymś, co bazuje na nauce, na tym, w jaki sposób naukowcy też widzą, jak mózg przetwarza informacje. Więc zobaczcie, my mamy coś takiego jak prawa pamięci, to w jaki sposób mózg ogólnie działa, więc warto jest sobie z tego skorzystać, abyśmy rzeczywiście widzieli efekt wow. Więc to jest takie najważniejsze na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda Wam się wdrożyć dobre nawyki, poprawić te błędy, które się gdzieś tam pojawiają i zobaczyć super rezultaty. Jeśli chcecie te efekty mieć szybsze, tak, i macie ochotę też się bardziej rozwijać, ja Wam zachęcam Was do skorzystania z dwóch stron. Jedna strona to jest dorotafilipiuk.pl/akademiageniusz. Akademia Geniusza jest to jedyny w Polsce program, gdzie uczycie się notowania, zapamiętywania i szybkiego i efektywnego czytania, dostając 3 ogromne kursy, ale też 10 spotkań Mastermind. Zostało tam dosłownie ostatnich kilka miejsc i najprawdopodobniej dzisiaj one zostaną wyprzedane. Dlatego mówię Wam o tym, jeśli chcecie, zajrzyjcie to sobie, może to jest coś dla Was. Dla osób, które chciałyby, no na przykład nie mogą sobie pozwolić na całą Akademię, ale chciałyby mimo wszystko się rozwijać, bardzo Was zachęcam do tego, abyście sobie weszli na stronę dorotafilipiuk.pl/supertekst i na tej stronie jest oferta, którą stworzyłam specjalnie dla Was i ona jest ważna tylko do niedzieli, więc jeśli macie ochotę, możecie sobie skorzystać. Powtórzę Pani. Będę wstawiać, jeszcze tego nie zrobiłam, ale po naszym spotkaniu wstawię link właśnie do tej strony właśnie ze zniżką dla nas i bardzo dziękujemy za to, bo to jest świetna oferta. Super, bardzo się cieszę. To sądzę, że chyba możemy przejść do pytań, prawda? Tak, jak najbardziej. Już tak chciałam po prostu wszystko się wystrzelać, co miałam powiedzieć na dzisiaj i żeby już przejść do pytań, jeśli jakieś są. Dobrze, no to już czytam, więc tak. Pierwsze pytanie. Tylko w takim razie, skoro podzielność uwagi nie istnieje, jak robić notatki? Zanim napiszę notatkę, już ominie mnie sporo kolejnych rzeczy, których nie zdążę zanotować. Aha, chodzi o to, że na przykład na wykładzie, tak? No właśnie, no, więc teraz znowu, to jest pierwsza rzecz, jak prowadzony jest wykład. Większość osób no niestety nie robi go najlepiej. Kolejna rzecz, zobaczcie, że jeśli to się dzieje mniej więcej w tym samym czasie, no to rzeczywiście my możemy sobie to zapisywać. I teraz, no tak, ja nie robię normalnych notatek, tylko robię mapy myśli. Pokazałabym Wam je, ale już nie będę ich tutaj szukała w biurku. Jak chcecie, możecie sobie wejść na moją stronę, tam są bezpłatne notatki z języka angielskiego, możecie sobie je pobrać. I to jest tak, że jeśli ja sobie na przykład wykorzystuję do tego mapę myśli, tak, i robię sobie takie notatki ze słuchu, to zobaczcie, że my tak naprawdę bardzo mocno wspieramy to, co my słyszymy. Bo to jest tak, że ja nie zapisuję toku myślenia innej osoby, ale od razu te informacje przetwarzam. Tak naprawdę całe mnóstwo informacji, które są na wykładzie, są bardzo mało ważne, ze względu na to, że mamy tak zwaną watę słowną. To nie jest tak, że każda informacja, którą my sobie tak zapamiętujemy czy słuchamy, to są te informacje, które trzeba zapisać. No nie. Nawet gdybyśmy my sobie mieli zapisać notatkę z dzisiejszego spotkania, to znowu całe mnóstwo rzeczy w jakiś sposób się powtarzało, do czegoś nawiązywało, można byłoby to zupełnie inaczej zapisać i tak naprawdę zamiast pisać, nie wiem, kilka stron A4, można byłoby to zmieścić sobie na jednej stronie. Więc tak naprawdę to zależy od notatek, które robimy. Rzeczywiście robienie takich zwykłych, normalnych notatek może nas mocno dekoncentrować, jeśli ktoś na przykład mówi szybko. Natomiast robienie dobrych notatek, takich jak na przykład mamy myśli, w trakcie wykładu może wręcz wzmacniać ten efekt, bo my od razu tą informację obrabiamy głębiej. Sądzę, że chyba osoba, która to napisała, jest już usatysfakcjonowana z odpowiedzi. No mam nadzieję, to temat jest bardzo szeroki, bo tak naprawdę to zależy od bardzo wielu rzeczy. Jaki to jest wykład, czego on dotyczy, jak my później będziemy z niego rozliczani. Tak więc to jest wiele, wiele różnych elementów, które się na to składają. Mhm, dokładnie. To może kolejne pytanie. Jak ćwiczyć skupienie uwagi?
Trochę o tym powiedziałam, tak? Więc z jednej strony mamy tą uwagę egzogenną, więc wyłączamy, co się da. Tak? Pracujemy sobie na tym, aby oczyścić przestrzeń. Patrzę sobie na to, co mnie dekoncentruje. Czy to jest to, że na przykład wiecznie mi przychodzą jakieś powiadomienia? Ja mam wszystko wyłączone, naprawdę wszystko. Nie mam, poza tym, jak ktoś do mnie dzwoni, nie mam absolutnie żadnego sygnału z mojego telefonu. Dokładnie tak samo jest na moim komputerze, dokładnie tak samo jest na moim smartwatchu. Naprawdę po prostu jestem totalnie odłączona. Po co? Bo nie potrzebuję kolejnych bodźców, żeby mnie rozpraszały. Kolejna rzecz to jest taka, żeby w ogóle pracować nad długością utrzymywania uwagi. My obecnie mamy z tym ogromny problem i to tak naprawdę każdy. Zobaczcie, włączmy pierwszy lepszy teledysk. Tam się często obraz zmienia co kilka sekund. Tak naprawdę no wszystko, jeśli chodzi o to, jak my teraz funkcjonujemy, jest dosyć trudne, więc to, co jest fajne, to jest to, że sobie pracujemy nad tą koncentracją uwagi. Na przykład jak sobie siadamy do naszego biurka, tutaj się będziemy uczyli, to na przykład sobie zamykamy oczy, głęboko sobie oddychamy kilka razy, medytujemy sobie, kontemplujemy, robimy sobie jakieś ćwiczenia na koncentrację uwagi, więc no, jest wiele różnych sposobów na to, jak to można zrobić, ale to, co jest bardzo ważne, to jest w ogóle zacząć od tego, żeby się na tym przyłapywać. Tak? Możecie sobie ustawić na przykład, jeśli wiecie, że będziecie się uczyli bądź pracowali, nie wiem, od godziny na przykład 16 do 18, to sobie ustawcie różne budziki o różnych godzinach, takich randomowych i niech on jak zadzwoni, to żebyście sobie zwrócili uwagę na to, co wy teraz robicie. Czy wy jesteście skoncentrowani, czy robicie jedną rzecz, tak? Więc to jest ćwiczenie tylko po to, żeby sobie przez jakiś czas przypatrzeć się sobie, ale naprawdę wierzcie mi, że to jest często przerażające, jak my sobie postanowiliśmy na przykład w 2-3 godzinach się uczyć, a tymczasem robimy tysiące innych rzeczy. Ale też film na ten temat macie na moim YouTubie, więc jeśli ktoś chciałby więcej, to naprawdę chyba nawet nagram na ten temat kilka filmów, więc możecie sobie wpisać na moim YouTubie Dorota Filipiuk, tak? I koncentracja uwagi, tam znajdziecie kilka filmów na ten temat. Tak, ja się zdecydowanie z tobą zgadzam, bo no, też mam tak, że jak się uczę, muszę mieć wszystko wyłączone, bo inaczej też ta uwaga odchodzi na prawo i na lewo, więc też wszystkim naprawdę polecam włączyć telefon, czy tam włączyć internet, żeby nic nie rozpraszało i to jest najlepszy sposób też. Dobrze. Dlaczego muzyka instrumentalna jest odpowiednia dla nauki? Czy chodzi o słowa? Jeśli tak, czy jest odpowiednia dla osób skłonnych do wychwytywania poszczególnych dźwięków i skupiania się na tej muzyce? No właśnie, więc teraz tak, ogólnie muzyka najlepiej, gdyby była wyłączona, jeśli chodzi o różnego rodzaju utwory, właśnie podśpiewywanie sobie, bo to nas dekoncentruje. Zawsze tak będzie, ja wiem, że część osób mi teraz powie, ja sobie inaczej nie wyobrażam. Dlaczego? No bo nam się to kojarzy z jakąś przyjemnością, z czymś, co jest fajne, miłe, pewnie mamy nawyk. Natomiast jest to dekoncentrujące. I teraz, często mówi się o muzyce instrumentalnej, szczególnie tą z wyższym tempem, że jest ona okej, że ona nas tak nie dokoncentruje, ale te osoby, które się znają na muzyce, mogą ją w jakiś sposób analizować, tak, zwracać na nią uwagę, to są osoby, które już też nie powinny jej słuchać. Na przykład ja się na muzyce kompletnie nie znam, więc jakby jak ona sobie leci, to ja jej nie będę analizowała. Ale jeśli ta osoba się zna, to jak najbardziej może ją tutaj koncentrować. Więc tutaj jest jak najbardziej fajnie, że w ogóle padło takie pytanie. Super. Dobra. To teraz jak się skupić, kiedy mam dzień, że nie jestem w stanie nic zrobić? Na przykład czytam, ale nie rozumiem, co czytam. O, są takie dni, zdecydowanie się zgadzam. No i teraz właśnie, ja bym sobie zadała pytanie, dlaczego są takie dni? Czy jestem niewyspana? Czy na przykład nie mam problemu z wahaniem glukozy we krwi? Na takiej zasadzie, że jestem śpiąca na przykład po posiłku, bo mam bardzo słodkie śniadanie, skacze mi glukoza, zaczynam być uśpiona, nie daję sobie rady, no i teraz wiadomo, że mam ochotę jedyne co po prostu się zakręcić w koc i położyć spać, tak? Więc to jest kwestia też tego, żeby sobie przeanalizować, jaki jest tego powód. Natomiast najczęściej nie ma takiego czegoś, że po prostu o Boże, dzisiaj to jest najgorsze,
najgorszy dzień, się nic nie da z tym zrobić. Bardzo często jest tak, że mamy bardzo złe nastawienie, czyli o matko, muszę się dzisiaj tego uczyć, to jest beznadziejne, więc szukam sobie sposobu, jak to w jakiś sposób umilić. Znowu na YouTubie, no ja Wam będę podawała te filmy na moim YouTubie, no bo wiem, że nie jestem w stanie tam w ciągu paru minut odpowiedzieć Wam tak, jak jestem w stanie w ciągu tam iluś minut filmu chociażby. Szukamy sposobów na to, aby umilić sobie tą naukę, więc lepiej, jeśli się uczysz nawet oglądając sobie filmik na YouTubie na ten temat, bo nie wiem, uczysz się o jakiś, no nie wiem, co tam sobie macie, no nie wiem, z psychologii na przykład, tak? To ja jestem psychologiem, więc podam Wam przykład z psychologii, nie wiem, uczysz się o jakiejś terapii behawioralno-poznawczej, więc sobie słuchasz wywiadu z behawiorystą, albo sobie oglądasz kawałek filmiku na ten temat, albo wchodzisz sobie na TED-Ed, i tam jest całe mnóstwo wiedzy na temat, nie wiem, chemii, fizyki, biologii, historii i wszelkich innych różnych rzeczy i po prostu sobie na przykład tam oglądasz jakieś filmiki. Chodzi o to, żeby znaleźć sobie powód, dlaczego tak jest. Ja absolutnie nie wierzę w coś takiego, że my po prostu mamy dzisiaj brak motywacji i musimy ją odnaleźć. Nie ma takiej rzeczy. Dobrze. Jak spróbować oczyścić swój umysł z emocji oraz niepotrzebnych myśli przed nauką? Jest wiele na to sposobów, między innymi oczywiście medytacja, mindfulness. Znowu na stronie mojej dorotafilipiuk.pl wejdźcie sobie, tam są bezpłatne materiały i tam w bezpłatnych materiałach macie między innymi słowniczki wizualne z języka angielskiego, macie sposoby na lęk i stres, czyli właśnie jak obniżać sobie poziom stresu, te natrętne myśli i tak dalej. Macie też różnego rodzaju testy, czy wykorzystujesz swój potencjał na przykład, więc też możecie sobie to sprawdzić i zobaczyć, czy między innymi sobie nie borykacie się z takimi rzeczami. Może to być też głębsze, no więc znowu, tak naprawdę ja bym musiała się dowiedzieć, jakie to są myśli, z czym masz problem, tak, czego one konkretnie dotyczą i wtedy sobie zobaczyć, jak można byłoby sobie z tym pracować. Dobra. Teraz pytanie, ile wynosi przeciętna długość skupienia uwagi podczas nauki? Trudno jest to ocenić ze względu na to, że no właśnie mówimy o tych 45 minutach, dlatego też między innymi lekcje w szkole tyle trwają, natomiast każdy będzie mógł mieć to troszeczkę indywidualne, bo teraz jak na przykład obserwuję sobie osoby, które właśnie bardzo mocno pracują na brak koncentracji, non-stop siedzą w telefonach, non-stop przełączają sobie rzeczy, non-stop się bodźcują, na pewno nie będą miały 45 minut. Natomiast są też takie osoby, które potrafią pracować bardzo mocno kreatywnie, wykorzystują sobie na przykład techniki nauki, na przykład podczas czytania stosują sobie techniki szybkiego czytania, koncentracji uwagi, które bardzo mocno im to podtrzymuje. Więc nie odpowiem na to pytanie, ile ty masz, natomiast warto jest dążyć, żeby te 45 minut było pełne. Czyli tak, że naprawdę jesteś w stanie w 45 minut nie odwracać uwagi na inne rzeczy, a najlepiej, no chociaż nawet te 20, tak? Ale jeśli jest krócej, no to mamy tutaj już pewnego rodzaju problem. Kolejne pytanie. Dlaczego hipermnezja utrudnia życie? Hipermnezja, czyli zapamiętywanie na przykład każdego swojego dnia, jest bardzo mocno utrudniające ze względu na to, że my tak naprawdę nie potrzebujemy, aby zapamiętywać, co ja 5 lat temu jadłam na śniadanie. Tym bardziej, że musicie pamiętać też o tym, że te osoby bardzo mocno przeżywają emocje, dosłownie tak, jakby to było ten dzień, w którym się to stało. No i super, jeśli to jest dzień ślubu i nie wiem, świetny pobyt na wakacjach, ale już dużo gorzej, jeśli to jest wypadek samochodowy, jeśli to jest śmierć najbliższej osoby albo jakieś traumatyczne zdarzenie, które się gdzieś tam trafiło. Więc okazuje się, że te osoby bardzo często nie radzą sobie w życiu i wcale nie zapamiętują świetnie, nie wiem, imion osób, które nowo poznają, czy na przykład listy zakupów, ale na przykład hipermnezja polegająca na zapamiętywaniu swoich dni rzeczywiście często bardzo im to życie utrudnia. Wierzcie mi, że zapamiętywanie każdej informacji, która się gdzieś tam pojawia, nie jest wcale tak ułatwiające, bo znowu okazuje się, że zbyt duże zapamiętywanie utrudnia nam jakby dostęp do niektórych informacji, których nam bardziej zależy. Więc mam nadzieję, że to się tak dobrze wysłowiłam. Mózg dąży do wszystko
optymalizować, tak? Coś, co jest ci mniej potrzebne, on wrzuca sobie głębiej, tak? Coś, co używasz non-stop, jakby ląduje na wierzchu tego mózgu. Oczywiście to jest bardzo kolokwialnie powiedziane. Więc chodzi o ciągłą taką optymalizację. Teraz jeśli my tego nie robimy, no to niestety rzeczywiście może to bardzo mocno utrudniać życie, więc warto sobie poczytać też te case'y z ludźmi, którzy się z tym borykają. Nie jest ich dużo, ale rzeczywiście często opisują swoje życie jako dramat. A to ja mam takie pytanie od siebie, to co robić, znaczy akurat może nie w przypadku choroby, ale po prostu w sytuacji, kiedy czujemy, że nasz mózg już jest przepełniony, że już nic do niego nie wejdzie. Jakby wiem, że to jest złudne, ale co w takiej sytuacji warto jest zrobić? Jak najbardziej takie może być. Może być takie przebodźcowanie, może być takie, że na przykład jeśli miałaś wcześniejszą noc za krótko, to następnego dnia nie jesteś w stanie przetworzyć tyle samo informacji, bo jakby twój hipokamp jest jeszcze przepełniony. On nie zdążył tej wiedzy zaprezentować w trakcie nocy, więc to, co jest bardzo ważne, to jest to, idziesz spać, robisz coś zupełnie innego, twój mózg naprawdę na takim podświadomym poziomie, on będzie tę wiedzę przepracowywał, będzie sobie z nią robił na pewno coś, możesz się zająć jakąś pracą kreatywną, jeśli po prostu, nie wiem, nie chcesz iść na spacer, nie chcesz iść popływać, nie chcesz iść pobiegać, czyli zająć się między innymi sportem, to może to być też jak najbardziej praca kreatywna. Część osób nie potrafi po prostu się zrelaksować, typu leżysz sobie, nie wiem, słucha muzyki, no bo przecież Jezu, wyrzut sumienia mnie zjedzą, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu będziecie wiedzieli, że sen to jest coś tak super najlepszego, co możecie zrobić. To jest takie spa dla mózgu, więc jeśli czujecie, że ten mózg jest zrelaksowany, to taki zmęczony, tak, to po prostu właśnie go na spa. O, to bardzo dziękuję za informację. Tutaj mamy takie dłuższe pytanie, a bardziej opowieść na początku. Przez kilka miesięcy intensywnie zajmowałem się własnym projektem badawczym. Stałem się ekspertem w temacie. Informacje zaczęły się zacierać niecały miesiąc po skończeniu projektu, a obecnie jestem w nim laikiem. Sytuacja powtarza się z każdym wielkim projektem i boję się, że nigdy nie powinienem zostać naukowcem. Jaki może być powód, czy warto się przejść do neurologa? Ojejku, to jest bardzo skomplikowane pytanie. Dlaczego? No bo właśnie trzeba byłoby sobie zobaczyć, czy rzeczywiście jesteś laikiem. Czy to jest coś takiego, że jest tak zwana klątwa wiedzy. Ty już zapominasz, to jest też bardzo często na piątym roku, tak? Ludzie mają depresję roku piątego, bo z jednej strony nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a z drugiej strony mają wrażenie, że przez 5 lat się nic nie nauczyli. Tak? O matko, przecież ja nic nie umiem. Ja po prostu kompletnie nic nie pamiętam, tak? Ale się okazuje, że wiedzą, tylko że to jest tak zwana klątwa wiedzy. Ja zapominam o tym, że jak wyglądało moje życie, mój poziom wiedzy, kiedy jeszcze nie wiedziałam tego, co wiem teraz. Czyli to jest tak, że ja odpowiem na różne pytania, ja widzę powiązania, ja widzę, mam doświadczenie w danym temacie, ale zakładam, że inni też je mają, albo zakładam, że innym bardzo szybko przyjdzie, żeby się nauczyć to, co ja zrobiłem, bo jakby zapominam o całym procesie. Więc to może być też kwestia tego. Może być tak, że jeśli nie powtarzasz w ogóle, to rzeczywiście informacje będą się zacierały. To nie znaczy, że one znikną zupełnie, ale będą się zacierały. Dlaczego? Bo powtarzanie jest ważne, tylko w odpowiedni sposób, tak aby te informacje cały czas utrzymać przy życiu, tak aby cały czas mózg wzmacniał ślad pamięciowy, który już powstał na styku neuronów, które brały udział w zapamiętywaniu tej informacji. Więc jest tu wiele rzeczy. Być może są to powtórki, być może to jest klątwa wiedzy, być może to jest zajęcie się nowym tematem i brak powiązania z tym, co robiłeś wcześniej. Być może to jest trochę wykucie wcześniejszych informacji, przez co nie masz do nich dobrego dostępu, bo tak jak już powiedziałam, to jest obelga dla mózgu i my przez to tych informacji nie możemy dobrze obrabiać, więc to jest wiele różnych elementów, które mogą mieć na to wpływ. To co, jeszcze jedno pytanie i co, i kończymy, tak? Bo już też tak patrzę, która jest godzina, a ja już jestem umówiona na kolejne spotkanie, więc dlatego tak już... Pewnie. To ostatnie pytanie. Ile godzin można efektywnie się uczyć w ciągu dnia? Czy jest jakaś maksymalna ilość materiału, którą można przyswoić w ciągu jednego dnia? Nie byłabym w stanie tutaj powiedzieć wam, słuchajcie, tyle i tyle bitów, tak? I tutaj tyle i tyle godzin, takich i takich informacji. To wszystko tak naprawdę zależy od tematu. To zależy od tego, jak się my tym pasjonujemy, jakich technik do tego używamy, jak dbamy w ogóle o wszystkie przerwy, o jedzenie, o sen, o to, jak jesteśmy w stanie się skupić. Ale naprawdę to tak samo jak z pracą. My naprawdę nie jesteśmy w stanie efektywnie pracować dłużej niż 6 godzin. Więc te 8 godziny tryby pracy to naprawdę z przymrużeniem oka bym na to patrzyła.
ale zdecydowanie, jeśli wracacie sobie po całym dniu uczelni na przykład, to lepiej jest, jeśli wy efektywnie zapamiętujecie informacje już bezpośrednio na ćwiczeniach, bezpośrednio na wykładach, wiecie w jaki sposób przygotować się do zajęć, jak zapamiętywać w trakcie zajęć, jak powtórzyć sobie wiedzę po nich bezpośrednio, czyli tak naprawdę po wyjściu z wykładu, to jest naprawdę bardzo ważne, niż jak po prostu będziecie to robili tak, wiecie, byle jak, a później wracacie do domu i siedzicie 6 godzin, jesteście niewyspani i następnego dnia nie macie ani energii, ani koncentracji, ani chęci, żeby przetwarzać informacje. Więc zobaczcie, jak to jest bardzo ważne. Idealny świat znowu mówiłby, pójść na kilka wykładów, wróć do domu, przetwórz sobie to kreatywnie, idź spać, zajmij się swoją pasją, rób inne rzeczy. Tak? Więc ja Was do tego zachęcam. Ja Was zachęcam do tego, abyście studia wykorzystali nie na naukę, ale na poznawanie siebie, na zdobywanie doświadczenia, na korzystanie z kursów, szkoleń, na nabywanie różnego rodzaju kompetencji, które Wam będą potrzebne, na to, aby brać udział w różnego rodzaju inicjatywach, tak abyście na 5 roku nie mieli depresji tego roku 5, wiedzieli, co chcecie robić w życiu, mieli fajne kontakty z innymi, byli takimi osobami, które też potrafią wykorzystywać tą wiedzę, którą mają, a to oznacza, że Wy naprawdę super zyskacie na tym, jeśli się będziecie efektywnie uczyli, ale nie po to, żeby dostawać tylko piątki i uczyć się przez całą dobę, ale po to, żeby uczyć się jak najszybciej, aby mieć czas na rozwijanie pasji, aby mieć czas na imprezowanie, aby mieć czas na sen, aby mieć czas na robienie dodatkowych rzeczy, takich jak właśnie, nie wiem, praktyki, praca, czy jakieś dodatkowe kursy i szkolenia, bo naprawdę jest to niesamowicie ważne. Zresztą, jeśli chcecie, znowu zapraszam Was do rozmowy, którą też miałam z architekt kariery na temat tego, w jakie kompetencje warto jest inwestować, czego się uczyć, aby mieć zdecydowaną przewagę na rynku pracy, jak wykorzystać czas studiów do tego, aby później tą pracę mieć i jak najszybciej ją znaleźć. Więc jeśli chcecie, to na moim fanpage'u w zakładce filmy i na moim YouTubie znajdziecie ten wywiad, który trwa godzinę, więc naprawdę jest tam multum bardzo, bardzo przydatnej wiedzy. Także polecam serdecznie. Super, bardzo dziękuję. Czyli podsumowując, czyli musimy zmienić swoje nastawienie, koncentrować się tylko na jednej rzeczy, robić przerwy, dbać o kondycję naszego mózgu. Tak, robić przerwy jak najbardziej, przetwarzać informacje na głębszym poziomie, a nie tylko po prostu patrzeć sobie i udawać, że się czyta, nie stosować tych wszystkich złych sposobów na zapamiętywanie, właśnie typu przyklejanie sobie karteczek, obklejanie całego pokoju, przepisywanie podręczników, uważanie, że jeśli jesteśmy słuchowcami, to musimy sobie wszystko czytać na głos, więc wszystkich tych rzeczy, które kompletnie nie pomagają nam w tym, aby się bardzo szybko uczyć i też widzieć naprawdę super rezultaty. I spać to też. Jak najbardziej, tak. Jak najbardziej. Więc kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że kucie jest to obelga dla mózgu. Jeśli coś Wam nie idzie, nie zapamiętujecie, nie potraficie sobie poradzić z jakąś informacją do zapamiętania, to pamiętajcie o tym, że to nie jest kwestia tego, że macie, nie wiem, upośledzony umysł, że macie gorszą pamięć, że Wasz hipokamp tam się, nie wiem, co tam sobie z nim się stało. Chociaż jeśli macie za dużo stresu, to rzeczywiście się trochę kurczy. Natomiast to jest kwestia tego, że po prostu używacie narzędzi. O matko kochana, co to tam się dzieje? Nie wiem. To nie umiem. Bardzo, bardzo dziękuję za wykład. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć czas, żeby dołączyć do naszego webinaru. Naprawdę bardzo dziękuję. Super. Dziękuję Wam bardzo. Tak. A ja tylko poinformuję jeszcze uczestników, że właśnie wrzucam na nasze wydarzenie pytanie, które zadała właśnie Dorota Filipiuk, pytanie konkursowe, więc za chwilkę się pojawi. Tak, wypiszcie sobie 5 błędów, ale to ja już nic więcej nie mówię. Okej, więc kochani, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pa, pa. Dobrze, a my z resztą uczestników widzimy się jutro o godzinie 18, więc do zobaczenia. Jutro będziemy mieli spotkanie z Michaliną i z Maciejem, zapomniałam. I z Maciejem z Evidence Based Study, więc do zobaczenia. Dzięki, że byliście i pa.